Córka Katarzyny W. została przez nią brutalnie zamordowana. Przed skazaniem na więzienie, mama Madzi udzieliła ostatniego wywiadu. Jej słowa dosłownie porażają. Córka Katarzyny W., mała Madzia, zmarła na skutek uderzenia główką o podłogę. Wcześniej była duszana przez matkę, a jeszcze wcześniej Katarzyna W. próbowała ją udusić czadem. W ostatnim wywiadzie opowiedziała o całej sprawie reporterowi TVN. W jej słowa ciężko uwierzyć. Córka zamordowana przez matkę. Gdy Katarzyna W. udzielała ostatniego wywiadu, nieznane były jeszcze wszystkie fakty dotyczące śmierci jej córki. Trwało dochodzenie, czy dziewczynka zmarła na skutek morderstwa, czy rzeczywiście był to nieszczęśliwy wypadek. Według oskarżonej, dziewczynka wyśliznęła się jej z rąk i uderzyła główką o podłogę. Kobieta próbowała w ostatnim wywiadzie wytłumaczyć, dlaczego nie zadzwoniła po pogotowie, gdy jej córka potrzebowała pomocy. Podziwiam osoby, które w takich sytuacjach albo mają kogoś przy sobie, albo mają trzeźwy umysł i dzwonią po karetkę. Ja nie potrafiłam. Dla mnie liczyło się to, że moja córeczka leży i nie zostawię jej w tym momencie, powiedziała dziennikarzowi TVN24. Dopiero po ustaleniu wielu faktów, śledczy medycyny sądowej doszli do wniosku, że kobieta zamordowała swoją córkę i nie była to jej pierwsza próba. Wcześniej próbowała ją udusić rękoma i czadem. Kobieta oszukała wszystkich Polaków. Katarzyna W. przekonała wszystkich Polaków, że ktoś porwał jej córkę. W poszukiwania zaangażowały się setki osób, wszystkie służby i media w kraju. Gdy sytuacja zaczęła robić się podejrzana, kobieta wyznała, że jej córeczka nie żyje, bo zginęła w wyniku przykrego wypadku. Kobieta ukryła ciało w lesie i przykryła je śniegiem, kamieniami i liśćmi. Dopiero po sekcji zwłok okazało się, że dziewczynka została brutalnie zabita. Dzisiaj grzeje, 1. Mieszkanie w nim nie jest przyjemnością. Mieszkańcy twierdzą, że nad blokiem w Warszawie ciąży klątwa. 2. Informacyjny chaos, mnóstwo zabitych. Trwa pilna akcja pod centrum handlowym. Chciałabym każdą osobę bardzo przeprosić i podziękować za to, że się zaangażowali w to poszukiwanie. Mam nadzieję, że pomimo tego doświadczenia, że szukali na darmo, to w przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba, to jeszcze raz się zaangażują i otworzą serca, powiedziała w wywiadzie matka Madzi, powiedziała Katarzyna W. Najlepsze newsy dnia, źródło, fakt. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.